Czym są rekolekcje? Wydaje mi się, że kojarzą nam się przede wszystkim z naszą obecnością w Kościele i słuchaniem kaznodziei. Tymczasem, chociaż to jest ważne, słowa rekolekcjonisty mogą być tylko sugestią, pomocą w rekolekcjach, które musimy sami przeprowadzić. To znaczy, wracając do domu, zamknąć drzwi swej izdebki i zejść w głąb siebie. Rekolekcje, kolekcjo, kolekcja, re, to powtórne zbieranie tego, co się rozproszyło. Ja muszę wyjść na ową pustynię, o której mówiliśmy wcześniej, czy wyjść na górę, by zastanowić się, co pogubiłem, co w moim życiu było, jest, czy powinno być najważniejsze, najpiękniejsze, za co warto życie dać, jak śpiewamy w jednej z religijnych piosenek. I kiedy to nie będzie miało miejsca w moim życiu, najpiękniejsze słowa kaznodziei nic nie zmienią. Pozostaną tylko przeżycia estetyczne. Nawet i kapłan może być zadowolony ze swoich słów, ale niekoniecznie musi trafić do swoich słuchaczy. Żeby słowa były nośne, by zmieniły nasze życie, nie wystarczą same słowa. Potrzeba także i ofiary, potrzeba modlitwy, a więc tej części nadprzyrodzonej. Trzeba mocy Ducha Świętego, by słowo zeszło w głąb naszych serc. Było tym mieczem obosiecznym, o którym mówi Pismo Święte, zdolnym osądzić pragnienia i myśli serca. Zbyt często pozostajemy na poziomie zewnętrznym, tylko i wyłącznie doczesnym. Pamiętam wspomnienia pewnego kapłana, który został przez swojego kolegę zaproszony do wygłoszenia rekolekcji. Przygotował je solidnie, powiedział to, co miał powiedzieć. Minął rok. Kolega zaprosił go powtórnie, by w czasie rekolekcji, które już głosił ktoś inny, pomógł w spowiedzi świętej. Siedząc w konfesjonale, słuchał swojego następcy. I wydawało mu się, że rekolekcjonista bardzo się męczy. I tak siedząc, pod koniec mszy świętej przychodzi do niego mężczyzna, by się wyspowiadać. Jak wspomina, oczywiście bardzo ogólnie, szanując jak najbardziej tajemnicę spowiedzi świętej, pyta, kiedy ostatni raz był u spowiedzi świętej. Było to bardzo, bardzo dawno temu. Pyta zatem, a co pana skłoniło, żeby dzisiaj przyjść do spowiedzi świętej? A ów penitent powiada, wie ksiądz, słuchałem tego księdza, który stoi przy ambonie i coś mnie wewnątrz ruszyło. I wtedy mój rozmówca mówi, wiesz, w tym momencie poczułem się taki bardzo mały. Wydawało mi się, że to, co powiedziałem przed rokiem, trafiło. Było tak ważne, piękne. A teraz wydawało mi się z kolei, że ten mój następca tak się bardzo męczy i to nic nie daje. A jednak, ważne jest to, co niewidoczne dla oczu, jak mówi Pismo Święte. Nasze wnętrze, nasze serce, nasze pragnienia uwielbienia Pana Boga. Oczywiście jedno, drugie wcale nie musi wykluczyć. Ale fakt pozostaje faktem. Rekolekcje
to poza pracą kapłana przy ambonie są również niesamowitym wysiłkiem tego, który siedzi w ławce i który, biorąc otwartym sercem te słowa, nawet czasami wypowiedziane z wielkim trudem, w boleściach, bierze je, idzie do domu, bierze dodatkowo Pismo Święte i schodzi w głąb swojego serca.